Zgadza się, no. Tak, czyli Putin, proszę Państwa, zacofany. Tak, tak. Widzisz, ci co weszli na tą wioskę rozstrzelali, to kto? To wariaci. Nie, islamiści. No. No. Tam działa także taka odłam trwałego islamu, bojowniczego właśnie w północnej Afryce. No, no. W Gorzowie, Łodzi i Katowice 6. No ale mądre to nie jest. Nie. No, gdzie tak po prostu w ciepełku wioskę całą rozpieprzyć. Wioska w ciepełku siedzi, matka z dziećmi. A tu, o, i dzieci rozstrzelane. Wszystko na oślep, po oczach, po tym. Płacz, krzyk. No. No ale to jest zgodne z terrorem Kissingera, żeby te miliard ludzi wytłoc między sobą. No. Bo oni przecież płacą, broń dostarcza Amerykanie tym terrorystom. Tak, tak. Skąd oni mają broń? Sami wyprodukowali, przed Amerykanom dostają broń. No. Bo tu chodzi o depopulację. Instytut Prahistorii Uniwersytetu. Pieniądze zarobili, wiesz, na tej broni i tyle. Także widzicie Państwo, tylko chodzi o te pieniądze. A co tam dalej, to już niech się teoria ewolucji zajmie, proszę Państwa. Niestety, mamy teraz tu w Polsce mieszankę cygano-żydo-dziadogadów. Cyganka żebrze papierosów dwóch pod uniwersalem. Najpierw poprosi o jednego, potem pogada cyganka, nawet jest dość inteligentna, potem poprosi Jaśko o drugiego papierosa, a natomiast Polki lecą bezpośrednio do Ameryki, bo mają więcej pieniędzy, majtki kraść. No i twarze ich na całym świecie znane w gazetach. No, także majtki kraść. Także widzicie Państwo, no niestety. Głupiego pogania tu w Warszawie, na Mazowszu, nad Wisłą. Głupiego popędza. Majtki kraść. Proszę majtki kraść. Tak jakby tutaj nie było pod kościołem, proszę Państwa, zakonnice mają pełno ciuchów nowych, nawet ludzie oddają, bo już uciekają z tej Polski. I mormoni uciekli, zostawili bardzo dużo białych koszul, krawatów mormoni dużo zostawili. No a te kartoplane, jak będą uciekać z tych kościołów, no to różańce chyba pozostawiają. No i te medaliki, książeczki do nabożeństwa, krzyże im powypadają, no tak jak to na wojnie, wiecie Państwo. Hitlerowiec nie oszczędzał nic, leciało na kościoły równo patrzeć, czy równo puchnie. No. Także człowiek jest głupi. No dopiero potem mądrzeje, ale to wiecie Państwo. Człowiek traci życie, to nawet nie wie, co tam za nim się dzieje. Nie potrzeba było. Nie potrzeba tej wojny, prawda Jaśku? Państwu islamskiemu. No bo skoro jest to bez wątpienia wymiar propagandowy, to ta propaganda musi służyć realizacji jakiegoś celu. Tak, bardzo mi się podoba i to jest kierunek, w którym się będziemy udawać. Zostawmy te dzieła sztuki, zabytki, a zastanówmy się może nad PR-em. Żartuję trochę, ale też nie do końca, bo... Także proszę Państwa, ja piję pierwszą kawę. Wypiję pierwszą kawę. Wydawało się, że wcale nie, że tak zwane państwo islamskie doskonale sobie z tym radzi. Analitycy obliczają, że bojowników tak zwanych jest kilka do kilkunastu tysięcy, nie 10 czy 18 tysiącach. To jest bardzo mała siła w porównaniu z różnymi innymi organizacjami, które zajmują się na przykład wymuszaniem imigrantów. Radosna Małgorzata Szumowska. A ty wiesz, że ona występowała w multikinie na Złote Tarasy? Też była premiera jej filmu. Bardzo ładna była ta premiera, bardzo miłe spotkanie z Małgorzatą Szumowską. Nawet mamy tutaj ze spotkania kawałki takie. Wiesiolandia, Elhof Art 2000. Proszę oglądać w naszej... Że przełknę, proszę Państwa, tego ślimaka, bo zostałam francuską. Proszę Państwa, ślimaka tego przełknę do naszego programu internetowego, filmów internetowych. Wiesiolandia, Elka Wiercielka, Cingerella, nawet może być Elka Wiercielka, no i Elhof Art 2000.
jak również mnóstwo innych kanałów, także Państwo sami zobaczycie. O tym, że właściwie już są gotowi. No bo cóż tu można jeszcze, proszę Państwa, zareklamować? Można jeszcze zareklamować bardzo ciekawe te telefony. W Pensurkach Państwo kupicie telefony, proszę Państwa, już za 30 parę złotych. Chorób układu oddechowego, nadwagi. Podczas, gdy wolszą u dziadówki na żeraniu, Państwo kupią dwa razy drożej, zapłacą na przykład 69 zł. No jak mówię o tym telefonie na dwie karty. Na dwie karty. Państwo islamskie doskonale radzi sobie, szczególnie z nowymi mediami, i przez internet potrafi oddziaływać w sposób niezwykle skuteczny. Wynika to, myślę, po trosze z drastyczności materiałów, które często są. No nawet sprzedałem za 30 w Celaskowskiej, no bo one nie miały nic i... Kamyczek do pana ogródka, dzisiejsze media kochają śmierć, zniszczenie i tego typu... Tego typu przekazy oczywiście kochają, słuchaj, śmierć, zniszczenie. I może to być zaskoczeniem, bo zwykle wyobrażamy sobie zwolenników państwa islamskiego jako brodatych radykałów, którzy poza Koranem nie widzą niczego. Ja myślę, że oni nawet nie Koranu się trzymają, tak samo jak i wy, Żydki, Biblii się nie trzymacie. Ja myślę, że właśnie tak jest. Po pierwsze, doskonale znają zachodnią tożsamość. Udają, że się modlą, bo przecież islam jest czymś pięknym, jest samej naturze. Specjalnie właśnie na ten rodzaj myślenia. Aha. Doskonale potrafią wykorzystywać... A tak oni kłamią te Żydki. Nic poza islamem... To jest za ich pieniądze robione. Tak. Oni opowiadają o swojej działalności, bo ten cały terroryzm arabski jest za żydowskie pieniądze. O czym my mówimy? Patrz, pojechała już. Jeszcze u nas jakaś karetka jeździ pogotowia, a tam nawet karetka nie przyjedzie, jak tak wioskę rozstrzelali, dzieci poumierały. Natomiast tak naprawdę to wideo zostało przecież też upław krwi. W kilku różnych momentach. Najprawdopodobniej sama scena niszczenia posągów w muzeum była nakręcona w czerwcu zeszłego roku i trzymana. Także rzeczywiście, bo są to Państwo taki telefon, byście kupili dwa razy drożej. A w Tesco Extra konfekcje za pięć razy drożej niż Boszą. Także to jest takie stopniowanie, takie schodkowanie, proszę Państwa. Druga informacja to jest taka, nawet ta dziadówka czarnochłosa z oszą na żeraniu chodziła po sklepie, szukała takiego telefonu. Ja mówię, takiego telefonu nie znajdziesz i takiego telefonu tu nie ma. Bo to typowy telefon, widać, że z Kerfurka. Ona myślała, że już, że u nich tak dobrze. Nawet jeszcze do czasów przed Saddamem Husseinem. Też kiedyś mieli te, wiesz, bułeczki skonstruowane jeszcze przez Anglików po 10 groszy, nawet kiedyś na Osąwola Park. Potem mieli po 15 groszy, potem mieli po 16, potem mieli po 17, a myślą sobie, po co tak tanio, to dawaj od razu po 19 groszy. No i tak muszą trafić do tego muzeum. Ten zapis do dzisiaj w tym realu na Jubilerskiej to ta baba się przyczepiła w kasie, że te bułki tak są jeszcze po 29 groszy. 98%. Przyszła ta babka z piekarni, nawet sama nie wiedziała, co po ile, jakie są u niej bułki. Także proszę Państwa, Francuzi i ci Żydzi francuscy, jak to tutaj się wypowiada Jaśko, że za darmo by Państwu nic nie oddali. Także te bułki tak leciały cenowo do góry. No, no bo to wiecie Państwo, tak się przyjęło, że tam w Kerfurkach te bułki po 15, no to więc w tym oszą oni też tak udawali, że też coś koło 15, no ale musiało no co najmniej na 19 groszach wylądować, bo w oszą to za darmo nie dadzą. A w tych Kerfurkach to jednak najwięcej jest tego narodu i ludzie latają, a to po Kerfurku Wileńskim
Tu z Breżniewa spotkałam przedwczoraj. Spotkałam Ritę Ruską, ale to było ze 2 miesiące temu. Ale kilka razy ją spotykałam. Ritę Ruską. I Rita Ruska, proszę Państwa, powiedziała, że jak gdyby, jak Kaczyński dojdzie do władzy, to koniec z naszą mafią. Nie będzie bankietu. On jest związany z Izraelem. O czym my mówimy? Jego brat był członkiem BRIT, tajnej organizacji masońskiej. No właśnie, no właśnie. I taka głupia, ta, nie wiem, jak ona co z tym krzyżem tam walczyła pod tym... Naciąg? Naciąg, no to ona nie wie o tym, że ona walczyła dla Izraela. O ideę, no, fałszywa. No nie wiadomo, że Żydzi są tak fałszywi, że nawet wchodzą jako katolicy. Ale ona odda się każdej sprawie, ona też ma schizofrenię, tam głupia, Zośka Naciąg.